Według dawnych map, do których dotarłyśmy, park wraz z sadem zajmował powierzchnię ponad 2 hektarów. I właśnie w miejscu, w którym teraz znajdujemy się, znajdował się ten sad, gdzie teraz jest piękna polana wraz z stawem i z wyspą. I to wszystko jakby było bodźcem do opracowania takiego projektu, żeby pokazać, że drzewa to nie tylko jest wartość taka przyrodnicza. Zajęcia projektowe zaczęliśmy od wykładu specjalisty na temat naturalnych procesów rozwoju i starzenia się drzew. Za nami również wykłady Land Art dla dorosłych oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci w przestrzeni parku. To wszystko, co tutaj robiliśmy, miało pokazać, że drzewa sędziwe mają ogromną wartość przyrodniczą, ale też chcieliśmy pokazać, że mają zupełnie inne zalety. Że taki stajodrzew może być miejscem działań artystycznych, że jest świetnym miejscem dla zabaw, świetnym miejscem dla zajęć edukacyjnych, ale też miejscem integracji, spacerów. Stąd taki nasz apel: szanujmy stare drzewa.